się w Kaszkady, bardzo miło powitać wszystkich Państwa. W drugim dniu Festiwalu Kopernika zaczynamy od śniadania mistrzów. To jest jedno z wydarzeń, które będzie się odbywać każdego dnia festiwalu. Ideą tych spotkań jest spotkanie się z wielkimi naukowcami, wielkimi uczonymi, którzy również posiadają swoich uczniów. I ma to być dyskusja pomiędzy mistrzem i uczniem. Zwykle również uczeń, jak w dzisiejszym przypadku, jest również mistrzem kolejnych pokoleń uczonych. Dzisiaj mamy ogromny zaszczyt gościć księcia profesora Michała Hellera, którego myślę, że i jego ucznia, jednocześnie mistrza innych uczniów, profesora Bartosza Bleszka. Tematem dzisiejszego spotkania jest filozofia w nauce. Zacznijmy może od takiego stwierdzenia, że wielu naukowców współcześnie uważa, że filozofia jest zupełnie do niczego niepotrzebna. Stephen Hawking w niedawno wydanej swojej książce Wielki Projekt stwierdził, że ogłosił właściwie dwie takie dość mocno filozoficzne tezy. Stwierdził, że po pierwsze nauka nie potrzebuje idei Pana Boga, żeby wyjaśnić świat, a po drugie nauka nie potrzebuje filozofii, bo na wszystkie pytania, które od wieków zadawały filozofów, odpowiedzi dostarczają nauki szczegółowe, takie jak fizyka czy kosmologia. Inny wielki fizyk, lingwista, Steven Weinberg, w swojej książce Seno teorii ostatecznej trochę szydził z filozofów, uznając, że o ile metoda matematyczno-empiryczna jest jakoś szczególnie wyróżniona, ponieważ posiada wielkie sukcesy na polu wyjaśnienia zjawisk przyrodniczych, o tyle filozofia jest zupełnie niepotrzebna i zbędna i nie prowadzi do niczego na polu właśnie wyjaśnienia zjawisk. Wobec takich zarzutów moglibyśmy zapytać, czy tak naprawdę w XXI wieku, skoro tak wielcy uczeni krytykują filozofię, to czy filozofia ma jeszcze sens? Uczniów ma się po to, żeby wyręczać, co uczniów sądzi, że gdybym był Michałem Hellerem, to powiedziałbym zapewne, że dobra filozofia ma sens, a zła nie ma sensu. I teraz pytanie oczywiście jest takie, w jaki sposób odróżnić dobrą filozofię od złej filozofii. W kontekście tego pytania, czy przypadkiem nauki empiryczne nie zastąpiły już filozofii i należałoby ją całkowicie odrzucić, powiedziałbym, że byłoby tak, gdyby filozofię pojąć jako taką naukę, która jest izolowana od na przykład nauki empirycznej. Takie filozofie istnieją. To są takie systemy filozoficzne, w których twórcy wyobrażają sobie, że wychodzą od pewnych niepodważalnych przesłanek i na podstawie tych pewnych niepodważalnych przesłanek budują swoje filozoficzne wizje, bez żadnego kontaktu z tym, co mówią nauki empiryczne. W pewnym sensie, chociaż nie we wszystkich wcieleniach, taką filozofią jest współczesny Hawking, który bardzo wyraźnie, tak jak mówię, przynajmniej w niektórych wcieleniach, próbuje pokazać, że czym innym jest filozofia i refleksja filozoficzna, a czym innym refleksja w ramach tak zwanych nauk szczegółowych. Taką filozofią, przynajmniej w niektórych wydaniach, jest fenomenologia. Fenomenologom też wydaje się, że oni mają jakąś specyficzną metodę, za pomocą której docierają do istot rzeczy. I w gruncie rzeczy ich ustalenia są niezależne od tego, co mówią nauki matematyczno-przyrodnicze. Można by jeszcze takie filozofie, które w moim przekonaniu są złymi filozofiami, jeszcze inne takie filozofie wskazać. Natomiast filozofia, która stanowi refleksję nad światem, nad kondycją ludzką, filozofia, która jest otwarta na ustalenia nauk matematyczno-przyrodniczych, to jest dobra filozofia, jej potrzebujemy. To byłaby moja odpowiedź, wiem, że wszyscy się zgadza. Ja może zilustruję to takim wspomnieniem, mianowicie przed sporą laty było seminarium naukowe, filozoficzne naukowe w Paryżu. I tam był między innymi John Barrow, którego dzisiaj też ugościmy, dzisiaj wieczór będzie miał odczyt. Wtedy jakoś bardzo zbliżyłem się do Johna Barrowa, a zbliżyła nas właśnie wspólna walka z filozofią. Pewien filozof, należący do jednego z tych obozów, o których w tej chwili wspomniał,
wygłosił cały szereg różnych tez dotyczących kosmologii, ale z punktu widzenia filozofii. I mówił z ogromną pewnością siebie po prostu głupsko. I nas zjednoczyła z Barrowem wspólna walka przeciw niemu. To trwało dość długo, bo on się upierał. Więc dlaczego to mówię? Bo takie deklaracje jak Hawkinga czy Weinberga wspomniane na początku, one do pewnego stopnia są uzasadnione. Dlatego, że często do filozofii przyrody, tak najogólniej powiedzmy, biorą się ludzie, którzy na temat przyrodniczych, gorzej, że nie wiedzą, ale mają jakieś filozoficzne presupozycje zupełnie niezgodne z rzeczywistością. I wystarczy, żeby taki Weinberg czy Hawking przeczytał jedną czy drugą książkę tego typu i już ma wyrobione zdanie o filozofii. Także trochę się solidaryzuję z nimi do pewnego stopnia. Bo Antek ma rację, że oczywiście dobra filozofia jest dobra, a zła jest zła. Tylko problem polega na tym, że w filozofii jest znacznie trudniej odróżnić ziarno od plew niż na przykład w fizyce. Jeśli można, dodałbym jeszcze jedną rzecz. Mianowicie mam wrażenie, że zwykle wyolbrzymia się różnica między refleksją filozoficzną a refleksją naukową. Dzieje się tak pewnie zwykle dlatego, że jak mówimy o filozofii, to mamy na myśli te zamknięte systemy filozoficzne, takie, które właśnie wychodzą z jakichś niepodważalnych przesłanek i próbuje, te przesłanki są rozwijane w jakieś takie zamknięte systemy. A z drugiej strony, jak myśli się o nauce, to myśli się o fizyce jako takim egzemplarycznym przypadku tego, czym jest nauka. Fizyka jest oczywiście bardzo szczególną nauką, dlatego że posługuje się bardzo skuteczną, w niepojęty sposób skuteczną metodą. Natomiast jak pomyślimy o innych naukach, pomyślimy o biologii, pomyślimy o naukach kognitywnych z jednej strony, jak pomyślimy o filozofii jako o takiej refleksji, która nie zamyka się w jakimś systemie pojęciowym, tylko próbuję odpowiadać na te ważne dla nas pytania w sposób bardziej otwarty, to tak naprawdę nie ma wyraźnej granicy między miejscem, w którym kończy się refleksja filozoficzna, a zaczyna refleksja naukowa. Jak pomyślimy o tym, co robią psychologowie, to z wyjątkiem niektórych dyscyplin, oni tak naprawdę nie wykorzystują metody matematycznej, oni prowadzą pewne eksperymenty, ale w tym, co oni robią, jest ogromny ładunek, który można by określić mianem filozoficznego właśnie. Tam w tych badaniach, nawet w momencie, w którym psycholog, kognitywista planuje jakiś eksperyment, on przyjmuje od razu bardzo wiele założeń dotyczących, nie wiem, funkcjonowania ludzkiego umysłu choćby, które można powiedzieć mają charakter par excellence filozoficzny. Dlatego trzeba pamiętać o tym, że jak mówimy o relacjach między filozofią a nauką, to jeżeli uprościmy sobie obraz i powiemy, filozofia to jest taki zamknięty system, który wszystko wyjaśni, a nauka to jest fizyka, no to oczywiście widać pewne napięcie między nimi. Jeżeli spojrzymy na to w sposób inny, taki mianowicie, że filozofia to próba odpowiedzi na ważne, nurtujące nas pytania za pomocą różnych metod i nie wychodząc od niepodważalnych przesłanek, a z drugiej strony będziemy pamiętać, że nauka to nie tylko fizyka, to te wzajemne związki między filozofią a naukami i różne relacje pomiędzy nimi staną się od razu bardziej widoczne. Była mowa o dobrej filozofii. Jednym z przykładów dobrej filozofii jest filozofia uprawiona w kontekście nauk, pod hasłem właśnie filozofia w nauce, której mistrzem, jak w jednej z dedykacji do swoich książek, Bartosz Brożek określił profesora Michała Klera. Księże profesorze, jak możliwa jest w takim razie filozofia w nauce, w szczególności właśnie w fizyce i kosmologii? Odpowiadając na to pytanie, ja bym na razie na początku podchwycił troszkę tendencyjnie jedną wypowiedź Barska. On powiedział, że nauka, że fizyka jest nauką szczególną. Oczywiście wiem, co miał na myśli, miał rację, ale ja chcę powiedzieć, że fizyka jest nauką bardzo ogólną, dlatego że wszystkie inne nauki, czy to biologia, czy psychologia, czy nawet socjologia, de facto opierają się na prawach fizyki. No nie można
działać w społeczeństwie wbrew prawom fizyki, chociaż nie wiem, jak ludzie głosowali, to za włosy się nie podniosą, chociażby mieli tych włosów bardzo dużo. Także i dlatego właśnie niektórzy tacy filozofujący fizycy są skłonni traktować fizykę jako rodzaj ontologii, że tak świat jest zbudowany, takie są prawa podstawowe rzeczywistości, jak właśnie mówi fizyka. I tu oczywiście w tym tkwi pewna pułapka, bo jeżeli ktoś mówi, że fizyka spełnia rolę ontologii, to już ląduje w filozofii i zaczyna uprawiać właśnie to, co my nazywamy filozofią nauce. I po prostu nie da się, jak zresztą Bartek wspomniał, nie da się uprawiać nauki w sposób bardziej refleksyjny, nie tylko jako wykonywanie zawodu. Jeżeli się nie domiesza do tego świadomie czy nieświadomie filozofii, a oczywiście zawsze lepiej to robić świadomie niż nieświadomie, bo wtedy jest mniejsze ryzyko błędu, większa kontrola. I zresztą jednym z argumentów propagujących ten styl myślenia filozofii w nauce jest to, że tak zawsze w nauce było. Wystarczy popatrzeć na historię nauki, żeby dostrzec ten silny związek pomiędzy fizyką, powiedzmy, i filozofią, także innymi naukami. To przykładów jest tak dużo, że chyba nie warto nawet tej ich wymieniać, bo byśmy nie skończyli. Jeśli można coś dodać, jest w ogóle bardzo ciekawy problem, czy i jak zdefiniować filozofię w nauce. Michał zawsze mówi, że żadnej metody, w szczególności metody filozofii w nauce, nie powinno się definiować, powinno się ją po prostu uprawiać. Więc ja trochę wbrew mistrzowi teraz chciałem zwrócić uwagę na to, jak należałoby mówić o tym, czym jest filozofia w nauce, ale najłatwiej to zrobić poprzez kontrast. Mianowicie to, co my nazywamy filozofią w nauce, czyli poszukiwanie, analizowanie, wydobywanie różnych treści filozoficznych, które w taki czy inny sposób obecne są w teoriach naukowych, w założeniach metody naukowej. Więc filozofię w nauce trzeba by z jednej strony odróżnić od filozofii nauki, czyli od refleksji, którą przeprowadzają filozofowie nad tym, czym jest nauka, dlaczego metoda naukowa jest skuteczna i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście filozofia nauki to jest dyscyplina akademicka, która ma już kilkudziesięcioletnią historię i jak mówimy o filozofii w nauce, to nie mamy na myśli filozofii nauki. Nie zastanawiamy się nad tym, jaka jest struktura teorii naukowych, nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego, w jaki sposób naukowcy uzasadniają swoje twierdzenia, chodzi o coś innego. To z jednej strony, natomiast z drugiej strony, i to łatwiej powiedzieć nie w kontekście fizyki właśnie, tylko choćby w kontekście nauk neurobiologicznych, filozofia w nauce to nie jest to, co na przykład właśnie w kontekście neuronauk nazywa się neurofilozofia. W tym drugim przypadku chodzi o to, o czym pisał Weinberg choćby i Hawking, mianowicie o taką tezę, że nauka, czy to neuronauki, czy fizyka, zastępuje filozofię. To znaczy, że na stare, klasyczne pytania filozoficzne odpowiada się za pomocą metod naukowych. Więc jeżeli mówimy filozofia w nauce, to nie mamy na myśli ani jednej, ani drugiej z tych rzeczy. Nie chodzi nam ani o filozofię nauki, czyli o refleksję na temat tego, czym jest nauka, jaką ma strukturę, jakie są metody uzasadniania twierdzeń naukowych, ani nie chodzi nam o zastępowanie teorii filozoficznych, koncepcji filozoficznych i metod filozofii metodami nauki. Jeśli możecie, chcemy dopuścić do głosu przewodniczącej. Otóż ja wyróżniam takie trzy etapy relacji pomiędzy filozofią i naukami. Pierwszy etap to jest, Bartek o tym wspomniał, tylko może to tak po swojemu troszkę ułożę. Mianowicie pierwszy etap to jest filozofia nauki. Ta dyscyplina, która od kilkudziesięciu lat z nami jest i rozwija się systematycznie, jest dyscypliną akademicką, uczy się tego na filozoficznych, nie tylko. Filozofia
nauki. To jest pierwszy etap, czyli filozoficzna refleksja nad nauką i jej metodami. Drugi etap to jest filozofia w nauce, o czym właśnie dyskutujemy, to Bartek chciał w tej chwili jakoś precyzyjnić. To znaczy tropienie pewnych wątków filozoficznych, które są wpływane w uprawianie nauki. Ale jest jeszcze trzeci etap i on mnie trochę z czasem coraz bardziej fascynuje. Mianowicie nauka jako filozofia. W pewnym sensie jednak w niektórych przynajmniej problemach nauki rozwiązały, czy rozwiązują te problemy, z którymi jednak filozofia się borykała. I tu właśnie neuronauki dostarczają takich przykładów. Ja myślę, że gdyby Kant dzisiaj żył i gdy Kant rozważał, jaka jest struktura ludzkiego poznania, jakie my tam mamy w sobie kategorie czasowe, też pewne takie wrażenia do nas docierają ze świata i my je porządkujemy, to dzisiaj specjaliści od nauk neurokognitywnych dokładnie to samo robią i potrafią te kategorie nam wrodzone pokazać, gdzie one są w mózgu, jak prawda, promień światła pada do oka, co się z nim dzieje, jak jest przekazywany i jak to wrażenie ze świata przekazuje informacje. To jest przynajmniej w dużej części, jeśli nie w 100% to pewnie nie, ale w dużej części jest to wypełnienie roli, która przedtem spełniała filozofia. Jest te trzy etapy: filozofia w nauce, filozofia nauki, filozofia w nauce i filozofia jako nauka. Czy nauka jako filozofia? A filozofia jako nauka to też jest problem i to bardzo trudny. Czy jest nauką, czy nie? Nie dam ci szansy. A propos tego, co Michał przed chwilą powiedział, ja myślę, że nie tylko Kant, gdyby dzisiaj żył, próbowałby spojrzeć na to, co robią neuronaukowcy, albo może stałby się neuronaukowcem. Zresztą trzeba pamiętać, że filozofia Kanta to jest filozofia, która w pewnym sensie powstała z zachwytu ówczesną nauką, czyli fizyką Newtona. Kant wykładał prawie wszystkie ówczesne nauki na uniwersytecie. To prawda. Łącznie z matematyką i to właśnie to, że trudno mu było pogodzić ustalenia fizyki Newtona z pewnymi doktrynami filozoficznymi, głównie z doktryną Huma, spowodowało, że stworzył swoją krytyczną filozofię. Ja myślę, że gdyby święty Tomasz dzisiaj żył, to też uprawiałby coś w rodzaju neuronauki. Nie byłby to mistrz. Właśnie to jest, ja kiedyś przy jakiejś okazji powiedziałem, że uważam, że współcześnie jedynym, albo może nie jedynym, ale jednym z najważniejszych prawdziwych tomistów jest ksiądz profesor Michał Heller. Dlaczego tak powiedziałem? Dlatego, że jakbyście Państwo zastanowili się przez chwilę nad tym, co zrobił święty Tomasz. Święty Tomasz wziął najlepszą naukę, jaka w jego czasach istniała, czyli filozofię, fizykę, metafizykę Arystotelesa i próbował, tak, i próbował w tych kategoriach wyrazić prawdy tego, co wierzy. A zatem to była filozofia i to była teologia, która była uprawiana w kontekście najlepszej nauki, która wtedy istniała. To jest duch tomizmu. Znaczy, duch tomizmu to jest próba powiedzenia czegoś na temat świata i Boga w kontekście najlepszej nauki danego czasu. Czyli według ciebie, gdyby święty Tomasz żył dziś, to nie pojechałby na Sorbonę do Paryża, tylko do Krakowa i prosiłby cię, żebyś go przyjął do centrum konferencji. Jest to bardzo prawdopodobne. No problem polega na tym, że święty Tomasz nie żyje, Kant nie żyje, żyją tomiści i kantyści, ale oni jakoś nie bardzo naukami się interesują. To taka smutna refleksja. Dzisiejsi mistrzowie obydwaj byli kiedyś uczniami. Jako uczniowie byli młodymi adeptami filozofii. Chciałbym zatem zapytać, co filozofia, studia filozoficzne dawały wtedy uczniom? To jest dość trudne pytanie, bo trzeba by kawałek autobiografii opowiedzieć. Każde studia dają pewną inicjację. Czy są dobre, czy złe, to
inicjują. Po prostu, żeby zacząć myśleć samodzielnie, to trzeba mieć ten zasób po prostu informacji i treningu. Jedna rzecz to jest informacja mniej ważna, a ważniejsza jest trening, to znaczy no, czeladnikowanie w nauce, uczenie się. Tego się uczy właśnie od mistrzów na uniwersytecie. I to przez to trzeba przejść. Prawdziwa edukacja zaczyna się dopiero, ja myślę, po doktoracie. Jak człowiek zaczyna już samodzielnie coś robić, wtedy zaczyna stosować te metody, których się nauczył. Widzi, że to, co się nauczył, jest elementarzem tylko i w praktyce i w teorii się doucza i dopiero to jest normalna droga. A jeśli jest dobry mistrz, to stara się nie przeszkadzać, tylko kierować na tą drogę. Tak to widzę. Co się obrywać kolejny? Mistrz, który gdzieś był uczniem. No, mniej romantyczną historię, gdy idzie o studia filozoficzne, one były dla mnie sanatorium po prostu. Dlatego, że moje pierwsze wykształcenie, pierwsze studia, na które zacząłem, to były studia prawnicze, to nie jest najlżejszy kawałek chleba, więc jak równocześnie, czy rok później zacząłem studia filozoficzne, traktowałem to jako sanatorium. Okazało się, że bardzo sympatyczne sanatorium, w którym można spotkać, jak w Czarodziejskiej Górze, można spotkać z jednej strony księdza Józefa Tischnera, z drugiej strony księdza Michała Hennera, czyli te dwa skrzydła batowskiej filozofii. No więc to jest pierwsza część. Natomiast Michale, mówiłeś, że po doktoracie można zacząć naprawdę myśleć i uprawiać filozofię, tak? Ja myślę, że dopiero pod tytułem prezydenckim, bo wtedy już się ma wszystko z głowy i można spokojnie zacząć myśleć. Ja to, mówię to dlatego, że mam nadzieję, że właśnie zaczynam poprawić myśli. Ale jest jeszcze inny efekt, który ja obserwuję, że powiedzmy po habilitacji nowy habilitant mówi sobie, że tak, to teraz mi się należy trochę odpoczynek, bo to jest ciężka praca, napisać habilitację niewątpliwie. I to sobie teraz pół roku powypoczywam, ale te pół roku przedłuża się i potem już de facto tylko do końca życia opowiada o tym, co zrobił na habilitacji w różnych wersjach. I to jest niestety dosyć częste zjawisko. W ogóle, gdy chodzi o uczniów, to ja nie wymagam od ucznia, żeby był geniuszem. Jak jest, to bardzo dobrze, ale nie wymagam. Ja wymagam od ucznia, żeby był pracowity. Pewne minimum zdolności. Ludzi zdolnych jest w Polsce, w ogóle na świecie dużo. I tylko z pracowitością jest dobrze, żeby ktoś umiał siąść i zrobić. Zawsze opowiadam, że teraz już nie prowadzę doktoratu, ale kiedyś to robiłem, czy prace magisterskie, jak się do mnie zgłasza ktoś, że chce robić magisterium czy doktorat, to ja na ogół nie odmawiałem, tylko jako pierwsze zadanie dawałem coś łatwego. Proszę zobaczyć jakiś temat, powiedzmy uzgodniliśmy i proszę pójść do biblioteki, wtedy jeszcze nie za bardzo się korzystało z internetu i zobaczyć, jakie publikacje są na ten temat i proszę mi to przedstawić. I nie podawałem żadnego terminu. Jeżeli za dwa tygodnie człowiek przyszedł i przedstawił, to była szansa, że będzie dobrym uczniem. A jak zniknął na pół roku, po pół roku mnie spotka na ulicy i mówi, o, to ja to zrobię wkrótce, ale na razie przeprowadzałem się, musiałem malować mieszkanie i nie zrobiłem, to ja wiedziałem, że z tego już nic nie będzie. I na ogół się to zawsze sprawdzało. Ta umiejętność siąść i zrobić, ona, oczywiście są rozmaite sytuacje życiowe, które to uniemożliwiają, ale one nie są tak częste
jak liczba przypadków, na które się ludzie powołują. Przeszliśmy do tematu relacji mistrz-uczeń. Pojawiły się również wątki autobiograficzne i biograficzne. Chciałbym zapytać księże profesorze, jakim uczniem był profesor Bartosz Proszek? Po owocach ich poznacie. Gdyby nie Bartosz Proszek, to by nie było dzisiejszego festiwalu, ani prawdopodobnie Centrum Kopernika. Więc odpowiedź jest dosyć oczywista. Bartosz potrafił pracować ostro. Wprawdzie od jednego wydziału do drugiego miał tylko przez ulicę, ale studiowanie dwóch wydziałów nie jest rzeczą łatwą jednocześnie. I to właśnie z takim skutkiem. Ja muszę powiedzieć, że miałem innego ucznia, który w pewnym sensie mi zaimponował, ale trochę bardziej niż Bartek, bo studiował równocześnie dwa wydziały, fizykę i medycynę. I w obydwu był bardzo dobry. Nie filozofię, tylko fizykę i medycynę. I obydwa te zawody potem uprawiał czynnie. Do dziś zresztą nie jest chyba. Więc tamten człowiek po prostu miał niesamowitą zdolność robienia dwóch rzeczy równocześnie. Właśnie, pojawiło się tutaj pytanie, czy trzeba kontrolować, by uczeń nie przerósł mistrzom. To ma trochę inną refleksję. Wydaje mi się, że o wartości mistrza świadczy również to, jeżeli jest tak dobrym mistrzem, że wygrał je tak dobrych uczniów, że kiedyś staną się oni, może jeżeli nie przerośną mistrza, to przynajmniej mu dorównają. Czy zgadza się panowie z takim stwierdzeniem? Nie wiem, prawda? Natomiast po tym, co usłyszałem przed chwilą, trudno mi sklecić jedno spójne zdanie. Różnie bywa. To znaczy, bywali w historii bardzo wybitni naukowcy, filozofowie, którzy byli też geniuszami w tworzeniu szkół. Pierwsze nazwisko, które przychodzi z polskiego poletka filozoficznego do głowy, to oczywiście Kazimierz Twardowski, który rzeczywiście był mistrzem wszystkich filozofów ze Szkoły Włosko-Warszawskiej. Patrząc szerzej w fizyce, taką szkołę stworzył Niels Bohr w Kopenhadze i to była osoba, która nie tylko była genialnym fizykiem, ale też Bohr był genialnym organizatorem. Natomiast jest bardzo dużo przypadków bardzo wybitnych naukowców i filozofów, którzy nigdy żadnej szkoły nie stworzyli. Zapewne najsłynniejszym przykładem jest Einstein, który sam zresztą podkreślał, że nigdy nie miał uczniów. To wcale nie oznacza, że nie miał też doktorantów, ale Bohr też nigdy nie wypromował żadnego doktora, pomimo tego był twórcą pewnej szkoły filozoficznej. Także może być i tak. Wydaje mi się, że to są dwa różne talenty, to znaczy talent jakby czysto naukowy i talent organizacyjny, który pozwala zbudować coś takiego jak szkoła i mieć dużo uczniów. I czasem te talenty idą ręka w rękę, a czasem nie. Nie wydaje mi się, żeby istniał ścisły związek pomiędzy byciem wybitnym filozofem czy naukowcem a posiadaniem szkoły uczniów. Natomiast niewątpliwie jest też tak, że jeżeli ktoś posiada wybitnych uczniów, to z jednej strony ma powód do dużej satysfakcji, a z drugiej świadczy to też o tym, że jego idea, jego metody pracy to jest coś ważnego, dlatego że tyle osób się tym zaraziło i w ten sposób daną naukę prawie. Właśnie, czy uczeń przerasta mistrza i czy powinien przerastać mistrza? No w pewnym sensie to jest konieczność, bo weźmy na przykład dzisiejszego studenta, niech będzie fizyki, i studenta z początku XX wieku i Einsteina, powiedzmy, z początku XX wieku, to dzisiejszy student wie o fizyce znacznie więcej niż Einstein, więc w pewnym sensie przerósł. Czyli postęp naukowy już wskazuje nas na to, że każde pokolenie będzie więcej wiedziało, albo przerośnie w jakimś sensie swoich mistrzów. Ale schodząc do własnego poletka, przede wszystkim w
w dobrze pojętym własnym interesie jest to, żeby uczniowie przerastali. Chociażby z tego prostego względu, że z wiekiem zdolność twórcza maleje, to nie ulega żadnej kwestii. A jeżeli się ma uczniów i jeżeli się z nimi współpracuje, to potem to, co oni robią, idzie dalej na moje konto. Nawet nie muszę się dopisywać do ich prac, tylko sam fakt, że to jest mój uczeń, już mi przynosi chwałę, że tak powiem, i to dobrą, w dobrym tego słowa znaczeniu. Ale co obserwuję? Zanim to się stało, to oczywiście są uczniowie, którzy w pewnym wyższym obszarze są dużo lepsi ode mnie. Powiedzmy tak, jak byłem początkującym profesorem, to sobie wyobrażałem, że jak to fajnie jest czytać pracę magisterską, to się człowiek czegoś uczy. Potem się to okazało, że się człowiek niczego nie uczy. Najwyżej błędów. Że jednak nie są one na ogół twórcze. Przy doktoratach czasem się zdarza, że się czyta z zainteresowaniem. Przy habilitacjach to już jest bardzo częste, że się człowiek czegoś uczy. I właśnie jak ktoś, taki habilitant, pracuje kilka czy kilkanaście lat nad jakimś zagadnieniem, to on jest w tej dziedzinie na pewno lepszy ode mnie. I jak się pisze recenzję, czy zadaje pytania na kolokwium, to trzeba mocno uważać, żeby się nie wygłupił. Natomiast przez jeszcze jakiś czas ja będę nad nim górował tym, że wiem więcej z różnych dzieci. Ale właśnie z czasem mam nadzieję, że i tym będą ode mnie lepsi i bardzo bym tego chciał we własnym, dobrze pojętym interesie. Współcześnie wiemy, że świat się zmienia, wszystko przyspiesza, naukowcy mogli wyjeżdżają na zagraniczne staże, zajmują pozycje postdoków, zmieniają laboratoria, w których pracują osiądze, tak czy w związku z tym jeszcze w dzisiejszych czasach taka tradycyjna relacja mistrz-uczeń, uczeń, który całe życie groszy za mistrzem, jest jeszcze możliwe do utrzymania, czy jednak to wszystko jest tak, że uczeń ma wielu mistrzów i każdemu wie zawdzięcza. Kiedyś to było tak, że jak profesor wchodził na wykład z początkiem na przykład XX wieku, a nawet w czasach międzywojennych, jeszcze się to zdarzało, to zanim szedł asystent, brał od niego laseczkę, zajmował płaszcz i siadał w pierwszym rzędzie, profesor wykładał, a ten jak trzeba było zmazać tablicę czy coś, to podchodził i robił to za niego. Takich relacji już dzisiaj nie ma. Profesor może mieć asystenta, kilku asystentów, ale na ogół w ogóle się z nim nie spotyka. To jest czysto formalna hierarchia różnych stanowisk. Ta relacja mistrz i uczeń raczej się odbywa na seminariach naukowych, w jakichś projektach badawczych. No jest inna rzecz, która dzisiaj utrudnia tę relację mistrz nawet i uczeń. Mianowicie, że studia są coraz bardziej zbiurokratyzowane i zelektronizowane. Jeżeli się kontakt z mistrzem ma tylko przez internet i zdaje się egzaminy przez internet, wypełniając różne formularze, to ten kontakt oczywiście będzie bardzo, bardzo mizerny. A nawet jeśli się raz, czy dwa razy na seres spotka z wykładowcą, bo kiedy się to wymaga przy różnych e-learningach, to i tak to jest za mało i dlatego no, trzeba, myślę, bardzo uważać w organizacji dzisiejszych studiów, żeby oprócz tych elektronicznych form dydaktyki, które oczywiście są niezastąpione przy takiej ilości studentów, to jednak musi się dbać o to, żeby jakaś forma współpracy była i ona istnieje. Ona istnieje właśnie na seminariach, tam gdzie się pisze prace doktorskie, różne granty i zespoły badawcze wymuszają współpracę. Oczywiście trzeba rozróżnić szefa i podwładnych w jakimś laboratorium od mistrza i uczniów. To mogą się te rzeczy pokrywać, że szef jest również mistrzem, ale czasem tak, dość często tak nie jest.
w tych relacjach mistrz i uczeń ważne są też relacje pozanaukowe, żeby pomiędzy współpracującymi ze sobą ludźmi utworzyła się pewnego rodzaju więź towarzyska. I to jest też niezmiernie ważny i scalający element. Ja myślę, że prawdziwa relacja mistrz-uczeń zdarza się niestety bardzo rzadko, że relacje między studentami i nauczycielami akademickimi bardziej czy lepiej opisuje taka anegdota, też zresztą od początku ubiegłego wieku, jak to odbywało się kolokwium. Wtedy to jeszcze kolokwia zgodnie z nazwą łacińskiego kolokwia rozmawiać polegały na tym, że profesor podpytywał, rozmawiał z delikwentem. Wchodzi student na kolokwium, profesor zadaje pierwsze pytanie, nic, drugie nic, trzecie nic. Jak to taki niezadowolony pyta, proszę pana, czy pan w ogóle wie, co to jest kolokwium? Na co ten student odpowiada, tak, wiem panie profesorze, kolokwium to rozmowa dwóch uczonych. A profesor wtedy, a wie pan może, co się dzieje, gdy jeden z tych uczonych okazuje się być kompletnym idiotą? Na co student, tak, wiem panie profesorze, wtedy ten drugi bierze swój indeks i wychodzi. Więc wszystko się skomplikowało, natomiast mówiąc na serio, znany polski filozof Józef Bocheński przeprowadził kiedyś bardzo ładną filozoficzną analizę pojęcia autorytetu. I powiedział, że autorytet, można rozróżnić dwa typy autorytetów, autorytety epistemiczne i deontyczne. Epistemiczne to są specjaliści w jakiejś dziedzinie, czyli takie osoby, którym możemy ufać, że jeżeli w tej dziedzinie coś mówią, to znaczy, że to jest prawda, że możemy uznać ten pogląd za swój. Na przykład Michał jest niewątpliwie autorytetem w dziedzinie filozofii, kosmologii i tak dalej, epistemiczny. Oczywiście. Natomiast autorytet deontyczny to jest taki ktoś, kto zachowuje się w swoim życiu w taki sposób, że my chcemy naśladować to jego zachowanie. Czyli jego postawa życiowa jest taka, że staje się on dla nas wzorem. Ja myślę, że mistrz to jest ktoś, kto jest zarówno autorytetem epistemicznym, jak i równocześnie deontycznym. Znaczy, jeżeli ktoś jest tylko autorytetem epistemicznym, to nie jest mistrzem. To może być szef, to może być kolega, który jest dobrym specjalistą czymś, ale jeżeli nie jest równocześnie, przynajmniej w tej dziedzinie pracy naukowej, autorytetem deontycznym, to nie jest mistrzem. Moje szczęście polega na tym, że dla mnie autorytetem i epistemicznym, i deontycznym jest ksiądz profesor. Wróćmy może jeszcze do historii nauki, ponieważ obaj dzisiejsi mistrzowie doskonale ją znają. Chciałbym zapytać, która para mistrz-uczeń mogłaby być uznawana za taki wzorzec redakcji tej właśnie? Ja i Bartek. A w bardziej zamieszkłych czasach? Nie pamiętam. No Bartek chyba wspomniał Bora i swoim uczniom. Chciałbym powiedzieć, że Don Quixote i Sancho Panza. Nie wiem, myślę, że Platon i Arystoteles. Na końcu się pokłóci. Właśnie o to chodzi, że Arystoteles mógł powiedzieć w końcu, że amicus Platos et magis amica poetis. Ale to nie chodzi, znaczy nie zmierzam chyba do tego, że będę zaprzeczał, bo każdej myśli w porządku się. No mnie to jest rzecz ciekawa, że bardzo trudno jest właśnie wymienić jakąś taką wybitną parę. Nie dlatego, że ich nie było, tylko że jakoś chyba się nie ujawniały te pary w historii nauki. Raczej łatwiej jest wymienić samotników. Ciekawe to jest. Może w takim razie nie potrzeba mistrzów, panie, skoro samotników. Kiedy moja teza jest, że oni byli, tylko że jakoś nie było mowy, żeby to specjalnie ujawniać. W rozmowie takiej przy kawie z Bartkiem przed tym naszym dzisiejszym wspólnym spotkaniem, chyba właśnie Bartek zauważył, że matematycy mają taką tendencję, że tam bardziej pracują w grupie.
oczywiście są matematycy indywidualiści bardzo często, ale może dzisiaj jakoś to wymaga jakiejś takiej współpracy i tam może się wypowiedzieć częściej znalazło, ale nie wiem. Trudne pytanie. U matematyków i logików ciekawe jest to, że oni, to nie zawsze są szkoły, ale to jest bardzo duże przywiązanie do genealogii. Są takie strony internetowe, jest taka strona internetowa, na której można prześledzić genealogię matematyków, nie wiem, nawet do XVI czy XVII wieku, na tej zasadzie, że ten, u kogo był pisany doktorat. I oni właśnie bardzo lubują się w wyrysowywaniu takich drzew genealogicznych. Zresztą na przykład historia Alfreda Tarskiego i jego sporu z Alonzo Churchem, jak już Tarski był w Stanach Zjednoczonych, tam niemal na noże odbywała się walka o doktorantów. Tarskiemu dużą przykrość zrobił jeden z najwybitniejszych XX-wiecznych logików Dana Scott, który zaczął pisać u doktora Tarskiego, ale nie wytrzymał napięcia. U Tarskiego w ogóle trudno było pracować, bo praca polegała na tym, że on pisywał w nocy swoje artykuły, paląc papierosa za papierosem, a ci doktoranci musieli, znaczy on pisywał je w ten sposób, że myślał, żyły wychodziły mu na czole, palił papierosa i tak potrafił milczeć przez 30 minut, oni musieli czekać, aż on powie następne zdanie i to zapisać. W momencie, gdy kończyli o 4 czy 5 nad ranem tą ciężką pracę, Tarski kładł się spać, oni musieli to jeszcze przepisać na maszynie, i, żeby dostarczyć manuskrypt czy odpowiednie miejsce. Także niewielu wytrzymywało, Dana Scott nie wytrzymał takiego reżimu i przeniósł się właśnie do Alonzo Churcha, do Princeton, i u niego skończył swój doktorat. I Tarski przez całe życie później, jak spotykał Scotta, to mówił, ale mogę nazywać cię swoim doktorantem. Więc taka walka o właśnie o to miejsce w drzewie genealogicznym u matematyków i logików jest jakoś szczególnie duża. Nie wiem, z czego to wynika. Może jeszcze zanim oddamy Państwu głos i pozwolimy się włączyć do tej dyskusji, zadając pytania, chciałbym jeszcze zapytać księdza profesora o to, czy jest w stanie oszacować swoją liczbę uczniów. Jestem absolutnie pewien, że liczby studentów nie, zresztą jak nieraz w jednym mieście, jeżeli gdy jesteśmy razem, ksiądz profesor mówi, że w tym mieście ma tylu, a tylu studentów po różnych wśród biskupów z waszych kolnictwa, tak. Czy księże profesorze, ilu uczniów mniej więcej, do ilu może nie tak, może do ilu uczniów ksiądz profesor się przyzna? To jest pytanie prawie że beznadziejne, dlatego że zależy od definicji ucznia. Kiedyś spotkałem, był jakiś wywiad w telewizji, coś tam nakręcali, i ja zwróciłem uwagę na dziennikarza, który ze mną rozmawiał, że bardzo kompetentnie pytał o fizykę, co nie zdarza się tak często. I zapytałem go o to. A on mi powiedział, tak, i ja tu nawet do księdza mam pewną pretensję. Ja mówię, dlaczego? Dlatego, że pod wpływem moich książek ja studiowałem fizykę i skończyłem tę fizykę i bardzo się w nią zaangażowałem. Potem się ożeniłem i żona mi powiedziała, że za taką pensję to ona nie będzie ze mną tutaj razem żyła. No i wtedy musiałem zmienić zawód i teraz pracuję w telewizji. To, czy go mam uważać za ucznia, czy nie. Więc rzeczywiście tych rozgałęzień jest dosyć dużo. Czasem podróżuję po świecie i ze zdziwieniem stwierdzam, że ktoś coś czytał i przyznaje się do tego. Więc w tym szerszym znaczeniu to rzeczywiście jest sporo, natomiast w takim węższym znaczeniu to też trochę zależy. Na przykład czy Bartek jest moim uczniem? Owszem, w filozofii tak, uprawia w tym samym stylu, ale na przykład ja się zajmowałem fizyką i kosmologią, a Bartek raczej neuroscience, więc trochę zboczył. Takich ludzi, którzy się zajmują dokładnie tym, co ja, to rzeczywiście by było mniej niż palców na jednej ręce.
ale to jest za wąska definicja ucznia, bo ja chcę tak zdefiniować ucznia, żeby Bartek się zmieścił. Myślę, że to dobry czas, żeby oddać Państwu głos. Kto ma jakieś pytanie do naszych dzisiejszych mistrzów? Tutaj chyba Pan był pierwszy. Mam dwa pytania, może przynajmniej jedno z nich Panu uznają za warte odpowiedzi. Pierwsze dotyczy neurobiologii i jej wpływu na filozofię, czy nawet szerzej na nasz obraz świata. Ten temat był poruszony, dlatego do tego nawiązuję. Zresztą ksiądz profesor opublikował taki, był opublikowany taki wywiad z księdzem profesorem, który akurat urywa się w najciekawszym momencie. Mianowicie ksiądz profesor mówi, że nowe osiągnięcia w neurobiologii będą być może dla naszego obrazu świata, w szczególności dla teologii, wyzwaniem większym niż osiągnięcia Galileusza, które trzeba było też inkorporować do zagadnień teologicznych. Widzę tutaj problem na przykład z tym, jak neurobiologia analizuje nasze podejmowanie decyzji. Okazuje się, że badacz może wcześniej niż podmiot decydujący ustalić, jaka będzie odpowiedź na dylemat, co stawia pod znakiem zapytania pojęcie wolnej woli, a zatem być może grzechu i tak dalej. Dotykamy tutaj kwestii, która nie była poruszana, a którą laureata Nagrody Templetona warto zapytać. Mianowicie mówmy nie tylko o nauce, ale być może o nauce i wierze i połączeniach tych dwóch kwestii. A drugie moje pytanie dotyczy czegoś, co mógłbym nazwał silencium hellerium, jeżeli tak można powiedzieć. Mianowicie w sytuacji, kiedy coraz więcej mężów Kościoła wypowiada się coraz bardziej kategorycznie na temat tego, jakie to dziedziny badań naukowych bywają zagrożeniem dla cywilizacji i ludzkości w ogóle, brakuje mi głosu kogoś, kto właśnie tym pograniczem wiary i nauki się zajmuje. Głosu, który mam nadzieję byłby miarkujący w tej dyskusji. I pytanie do księdza profesora, czy nie jest to przypadkiem wyrazem jego pesymizmu co do ewentualnego wpływu takiego głosu na toczącą się dyskusję. Dziękuję. To ostatnie pytanie jest bardzo takie ważne. Ja myślę, że największym zagrożeniem dla religii jest i w ogóle dla ludzkiej cywilizacji i kultury, to jest głupota. No i głównym celem Centrum Kopernika jest może nie walka z głupotą, ale przynajmniej jej ograniczanie. Także i ja tutaj rzeczywiście trochę może jestem pesymistą, że jeśli się popatrzy na historię myśli ludzkiej od Platona i Arystotelesa do dziś, to nie widać, żeby liczba głupoty się miara głupoty się zmniejszała. No ale trzeba działać w tym kierunku. To jest tyle. Natomiast gdy chodzi o te neurologiczne rzeczy, ja rzeczywiście uważam tak, że do niedawna takim największym zagadnieniem dziedziny, najbardziej taką kontrowersją między religią i nauką, to była sprawa ewolucji. Jeszcze do dzisiaj się to oczywiście dyskutuje, ale ja sądzę, że wkrótce to będzie właśnie dziedzina neuroscience. I ja nawołuję do tego, żeby filozofowie religijni się zabrali do nauk neurokognitywnych. No skutek jest taki dosyć średni. I no, tu jest dużo takich technicznych zagadnień, które będzie trzeba przedyskutować. Na przykład ten problem właśnie, o którym Pan wspomniał, wolnego wyboru i tak dalej. To jest, na razie to są bardzo małe zaczątki. Musimy w ogóle sobie powiedzieć, że nauki o mózgu, mimo tego, że bardzo się rozwinęły w ostatnich dekadach, to ciągle są jeszcze no, na poziomie, gdy chodzi o porównanie z fizyką, to jakiś epicyklik Ptolemeusza, ale postęp jest ogromny, więc należy się na to przygotować. Nie.
jeśli można, dwie uwagi do tego dodam. Pierwsza, że właśnie ten, można powiedzieć, coś w rodzaju rewolucji neurobiologicznej, która w ostatnich 20-30 latach ma miejsce. Nie dość, że to jest fascynujące, dlatego że niewątpliwie zmienia nasz obraz tego, kim jest człowiek, w jaki sposób podejmujemy decyzje, jaka jest rola emocji w podejmowaniu przez nas decyzji. To jest to bardzo wdzięczny przedmiot analiz filozoficznych, właśnie tego, co nazywamy filozofią w nauce. Choćby kwestia istnienia czy nieistnienia wolnej woli, jeżeli można tak słowianowo to ująć, która zaczęła się od, czy ten problem został w kontekście neurobiologii czy psychologii podniesiony od czasu przeprowadzenia przez Benjamina Liberta eksperymentów. To były eksperymenty, które pokazywały, że można chwilkę, kilkadziesiąt milisekund przed tym, jak ktoś uświadomi sobie, że na przykład chce nacisnąć prawy, a nie lewy przycisk, można powiedzieć, analizując funkcję mózgu, że ten ktoś rzeczywiście będzie chciał nacisnąć prawy, a nie lewy przycisk. I zauważcie Państwo, jaki to jest wdzięczny temat do analiz filozoficznych, ponieważ powiedzenie, Liber nie mówił, że to pokazuje, że nie istnieje coś takiego jak wolna wola. On stworzył koncepcję, zgodnie z którą ten okres pomiędzy, bo to jest tak, rejestrujemy aktywność mózgu, która wskazuje, że ktoś podniesie lewą czy prawą rękę. Potem jest moment uświadomienia sobie tej decyzji, że to będzie lewa, a nie prawa, a potem wykonanie działania. I jest pewien okres, króciutki bardzo czasu, który mija pomiędzy tymi trzema momentami. Liber powiedział, że wolna wola polega na tym, że możemy zawetować. To znaczy, jak sobie uświadomimy, że chcemy podnieść prawą rękę, to możemy powiedzieć weto i podnieść lewą. Tak? Ale zauważcie Państwo, jak filozof na to patrzy. Filozof choćby zastanowi się, co to znaczy, znaczy, jaki jest związek między wolną wolą, a uświadomieniem sobie jakiejś decyzji. Przy samym projektowaniu tego eksperymentu, przynajmniej jeżeli interpretujemy to jako argument przeciwko istnieniu wolnej woli, to my już zakładamy, że wolna wola to jest coś, co jest powiązane ze świadomym podjęciem decyzji. Filozofowie nie zawsze się z tym zgadzają. W filozofii mamy różne koncepcje tego, na przykład jaki jest związek między pojęciem wolnej woli a determinizmem i indeterminizmem. Bo w potocznym rozumieniu powiedzielibyśmy, no oczywiście jest tak, że jeżeli świat jest w pełni zdeterminowany, to nie ma wolnej woli. Że musi być jakiś indeterminizm w świecie, żeby coś takie miejsce na coś, co nazywamy wolną wolą, istniało. Ale są filozofowie, którzy całkiem na serio przekonują, że istnienie wolnej woli jest niezgodne z indeterminizmem. Że świat musi być deterministyczny, żeby można było mówić o czymś takim jak wolna wola. To są oczywiście długie argumenty, ja nie będę ich tutaj przytaczał, ale chcę przez to pokazać, że te problemy, które generują odkrycia w ostatnich latach naukach neurobiologicznych, to są problemy, które rodzą bardzo ciekawe pytania natury filozoficznej. Tak naprawdę trudno jest oceniać te osiągnięcia bez jakiejś aparatury, jakiejś metodologii filozoficznej. To znaczy, jak wychodzi teraz bardzo dużo książek popularno-naukowych pisanych, nie wiem, 20 lat temu pisali je głównie fizycy i kosmologowie, a teraz coraz więcej bestsellerów światowych to są książki pisane przez neurobiologów, ewolucjonistów, prymatologów. Niektóre z nich są całkiem dobre, nawet w warstwie filozoficznej, ale w większości przypadków to są właśnie takie przeskoki. Ktoś przeprowadził jakiś eksperyment, przyjmując nieświadomie masę założeń filozoficznych, po czym wywodzi się z tego wniosek, że oto nie istnieje wolna wola, albo że człowiek prawie w ogóle nie podejmuje świadomych decyzji, i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje, jak bardzo potrzebna jest refleksja filozoficzna, żeby z wyników jakiejś tam liczby eksperymentów nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Jak z kolei fizyk by patrzył na takie doświadczenia właśnie z tą wolną wolą, podnoszeniem ręki czy naciskaniem jakiegoś guzika? Otóż należy sądzić, że świadoma decyzja, wolna decyzja z punktu widzenia fizyki jest procesem, który angażuje dużo energii. Że to chyba zresztą można dość łatwo sprawdzić, patrząc na to, jak mózg wydatkuje energię w momencie decyzji, zwłaszcza gdy ta decyzja jest jakaś trudna. Więc można postawić hipotezę, że
wolna decyzja, bo oni kosztuje energetycznie. Organizm jest tak zbudowany, żeby minimalizować straty energii. Dlatego byłoby to bardzo rozsądne z punktu widzenia organizmu, żeby takie małe decyzje, jak podnoszenie palca czy ręki, były zautomatyzowane i nie były rzeczywiście wolne. Natomiast tam, gdzie jest zaangażowana świadomość, jak Bartek mówi, mogę zablokować teraz to, co jest przewidziane, to już wymaga świadomej decyzji, nakładu energii i tu należałoby chyba szukać wolnych, tak czysto z punktu widzenia fizycznego bilansu energii. Więc mnie się wydaje, że nie tylko elektrofizjologia, nie tylko elektrobiologia, ale przede wszystkim genetyka i biotechnologia zawierają odpowiedzi na mnóstwo pytań, którymi zajmuje się filozofia, teologia i w ogóle nauki. To jest dla mnie system naczyń połączonych i nie da się tego poszufladkować. Jeżeli niektórzy księża muszą podpierać swój celibat królową nauk teologią, no to niech tak robią, no bo dobrze, że są. Ale to nie jest żadna królowa. Królowa to jest cała nauka, wszystkie nauki. To wtedy jest odpowiedź pełna na człowieka. Skład każdej komórki jest również odpowiedzią i to jest niesamowita ilość mechanizmów. No a genetyka warunkuje wolną wolę i ograniczają w wielu przypadkach bardzo zasadniczo, bo jak się weźmie na przykład układ chromosomalny XXY, to z tego jest duże prawdopodobieństwo, że będą cechy złodzieja. Także to nie jest tak, że można tylko rozpatrywać, a już genetyka to tam jakiś tam procent, bo to się słyszy takie zdania, że to jest mały procent, że to nie ma o czym mówić. Nieprawda. Od 99% do 100%. Także do 1 czy 2%. Także to jest wszystko system naczyń połączonych i nic na to nie poradzimy, choćby ktoś chciał się królem ogłosić. Dziękuję. Dość pesymistyczna wizja, czy... Nie pesymistyczna. Nie. Bardzo optymistyczna wizja. Całkowicie się zgadzam, że tak jak kiedyś wydawało się, był taki moment, w którym nauki, trudno dobrze ten moment w czasie wskazać, ale myślę, że to jest XIX wiek, początek XX wieku, to był moment specjalizacji. Oczywiście wcześniej się to zaczęło, ale z filozofii różne nauki się wydzielały. No i był taki moment na początku wieku XX, w którym była bardzo daleko posunięta specjalizacja, było ścisłe oddzielenie fizyki, od psychologii, od socjologii itd. I to był powód, dla którego tacy filozofowie, jak choćby Rudolf Carnap, musieli postulować jakąś próbę stworzenia jednolitego języka nauki, żeby pokazać jakąś jedność przedsięwzięcia naukowego. Wydaje mi się, że dziś żyjemy w czasach, w których ta specjalizacja została jakby z powrotem przełamana, że tak naprawdę nie da. To znowu bardziej pewnie niż w fizyce widać w naukach kognitywnych, ale cóż to są nauki kognitywne? No to są takie nauki, w których my musimy wykorzystywać ustalenia, nie wiem, prymatologii, biologii ewolucyjnej, neuroscience, psychologii, filozofii, genetyki i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tej nauki bez czerpania z dorobku tych wszystkich. Tak jest, z dorobku tych wszystkich nauk. Także całkowicie się zgadzam, że to jest, można właśnie tak ładnie nazwać, że to jest pewien system naczyń połączonych. Ostatnie zdanie dla filozofów ciekawa jest próba naszkicowania tego systemu naczyń połączonych, pokazania, jakie mechanizmy tam działają. To jest coś, czego nie będzie robił ani fizyk, ani matematyk, ani biolog, czyli nie będzie zastanawiał się nad tym, czym ta nauka jest, a filozof takie pytanie może zadać. Ale już będzie, ja jestem pediatrą. Więc ilustruję właśnie ten związek różnych nauk. Przedwczoraj jadąc pociągiem czytałem w Świecie Nauki bardzo ciekawy artykuł o tym, jak ekspresja genów
wpływa na pracę mózgu w trakcie różnych czynności mózgu, jakie geny gdzie się właśnie dokonują ekspresji. I wniosek był ciekawy zresztą, że jak wiadomo, między człowiekiem a na przykład myszami jest stosunkowo mała różnica genetyczna. Ale okazuje się, że właśnie tej ekspresji genów jest ona znacznie większa w mózgu. Więc jakieś nowe metody właśnie badania tego współdziałania genetyki z pracą mózgu. To jest taka mała ilustracja. Ilustracja właśnie tej interdyscyplinarności, a jeszcze inna ilustracja to jest Centrum Kopernika Studiów Badań Interdyscyplinarnych. Ja miałem na myśli wątki determinizmu genetycznego, ale może nie wracajmy do tego. Pan profesor. Dziękuję. Ksiądz profesor powiedział, że propaguje wśród myślicieli katolickich science, konkretnie teraz do neuroscience. Chciałem zapytać, jaka jest motywacja tego działania? Mam poważne trudności z odpowiedzeniem na to pytanie, bo mi się zdaje, że motywacja jest oczywista. No, powinna. Dziękuję za odpowiedź. No a ja uprawiam tę dziedzinę normatywnie, bo jestem pod wpływem prawników, więc powinna być. Może wrócimy do pana, który miał pytanie. Pan początku. Ja chciałbym wrócić do kwestii wolnej woli, ponieważ moja wiedza może w dziedzinie neurobiologii jest niewielka, natomiast ten eksperyment, o którym pan profesor opowiadał, wydaje mi się, że to jest eksperyment robiony na ludziach, którzy nie mają żadnych problemów, prawda, psychicznych. Natomiast co w sytuacji, w której owa decyzja jest zaburzona albo świadomość jest włączona? Weźmy na przykład przykład ludzi, którzy są w takiej rozpaczy, że postrzegają świat w ten sposób, że na przykład zabijają własne dzieci, bo uważają, że tak będzie dla nich lepiej. Oni decyzji podjąć nie mogą świadomie, no później efektem jest to, że zabijają siebie też, prawda? Co w takich sytuacjach, w takich przypadkach? Co z wolną wolą? Wystarczy, żeby się człowiek upił, to już nie ma wolnej woli. Może z trzech perspektyw spróbuję na to pytanie odpowiedzieć. Pierwsza to jest pytanie o mechanizmy, które tam działają. Nawet zdrowy człowiek to bardzo niewielką część podejmowanych przez siebie decyzji podejmuje w sposób świadomy. Znaczy to się różnie ocenia, ale w każdym razie wiadomo już dzisiaj, że większość decyzji, które podejmujemy, to są decyzje nieuświadomione. 90-95% różnych. Oczywiście w momencie, w którym pojawiają się jakieś zaburzenia psychiczne, one mogą być spowodowane, nie wiem, genetyką mogą być spowodowane, upojeniem alkoholowym, czymkolwiek. No to jest po prostu kolejna decyzja, która jest podjęta w sposób nieświadomy. No i teraz można to oceniać z dwóch punktów widzenia, z prawnego punktu widzenia albo z etycznego punktu widzenia. Prawnik ma o tyle gorzej niż etyk, że prawnik musi podjąć decyzję. Etyk może zastanawiać się w nieskończoność i mówić, no można albo tak, albo tak. Jak przyjmę założenie X, to wyjdzie mi, że należy tego kogoś pozbawić i on nie powinien był tak postąpić. Jak przyjmę założenie Y, to inaczej. Niestety w sądzie nie można tak zrobić. Jak sprawa trafia do sądu, sąd musi powiedzieć, czy kogoś skazujemy, czy jest winny zarzucanego mu czynu, czy nie jest winny zarzucanego mu czynu. No i prawo karne jakoś sobie z tym radzi, na różne sposoby. Choć od razu, jak zaraz powiem, jakie te sposoby mogą być, od razu będzie widać, że musi sięgać prawo do wiedzy fachowej. No i tutaj się zaczynają problemy. Tak naprawdę prawo nie zakłada czegoś takiego, że człowiek ma wolną wolę. Zakłada tylko i wyłącznie ocenę no tego, czy ten ktoś mógł sprawować kontrolę nad swoim działaniem, czy nie. I teraz albo ocenia to sąd, albo jeżeli sytuacja jest na tyle skomplikowana, że sędzia nie może tego ocenić, to
nie wiem, prosi się o opinię biegłego psychiatry. No i tu zaczniecie problemów filozoficznych czy problemów etycznych, tu jest bardzo dużo. Natomiast no, nie bardzo mamy wyjście, to znaczy musimy, ustawodawca musi zdecydować, że w taki, a nie inny sposób będzie się na to reagowało. Sądy muszą wydać decyzję i koniec. Więc jakby z jednej strony na teoretycznym poziomie, na poziomie analiz filozoficznych możemy w nieskończoność się zastanawiać, możemy różnie zdefiniować wolną wolę, różnie zdefiniować odpowiedzialność, możemy mieć różne wizje filozoficzne i pewnie w zależności od tego, w jaki sposób sobie to podefiniujemy, taką odpowiedź na pańskie pytanie będziemy mogli. Nie ma jednej filozoficznej odpowiedzi na pytanie, czy w tym przypadku można kogoś obarczyć odpowiedzialnością, czy nie. Natomiast prawo musi działać, to znaczy w tym praktycznym wymiarze musi działać inaczej, odpowiedź musi być udzielona, więc no, czasem się to zrzuca na barki biegłego, czasem się to zrzuca na barki sędziego, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję. Troszkę, żeby rozładować trudne pytania. A propos biegłego w sądzie, taka anegdota mi się przypomina. Właśnie była bardzo trudna sprawa, sędzia powołał biegłego, biegły się wypowiedział, ale sąd miał niedosyt i pyta się sędzia właśnie tego biegłego, czy pan mógłby mi poradzić jakiegoś najlepszego w kraju specjalistę z tej dziedziny, żeby go powołać do jako biegłego, a ten biegły odpowiada, no najlepszy w tym kraju to ja właśnie jestem. Na to sędzia mówi, a czy to nie jest zbytek zarozumiałości? Tak, wysoki sądzie, ale proszę sobie przypomnieć, że ja mówię pod przysięgą. Zależy, jak się definiuje znowu. Ja mówiłem przedtem o tym, że we współczesnej filozofii analitycznej występują dwa z gruntu odmienne stanowiska dotyczące tego, czym jest wolna wola. Jedni indeterminiści twierdzą, że wolna wola występować może tylko wtedy, jak w świecie jest jakiś indeterminizm. To znaczy, że nie wszystkie nasze zachowania są w pełni zdeterminowane. No bo to Ja pamiętam, ale to Michał, ty mógłbyś o tym więcej powiedzieć, w latach 90. odbywały się pod auspicjami Papieskiej Akademii Nauk takie spotkania naukowców i filozofów i teologów. To się zaczęło od tego PPT, filozofii, physics and theology. I tam jedno z tych spotkań to było właśnie spotkanie neurobiologów, filozofów i teologów. Oni zastanawiali się nad wolną wolą. I na przykład niektórzy doszukiwali się miejsca na wolną wolę w indeterminizmie mechaniki kwantowej. To znaczy, jak patrzymy na współczesną fizykę, to odpowiedź na pytanie, gdzie może istnieć wolna wola, no tam, gdzie jest jakiś indeterminizm, czyli na przykład w fakcie, że mechanika kwantowa jest niedeterministyczna. Zresztą bardzo zła strategia uprawiania filozofii, to jest analogiczna do strategii Boga od zapychania dziury. Jeżeli mamy jakąś dziurę wiedzy, czegoś nie wiemy, to mówimy, zrobił to Pan Bóg. W sytuacji, w której ta dziura za pomocą metod naukowych zostanie wypełniona, nagle się okazuje, że nie ma miejsca dla Pana Boga i Stephen Hawking we wstępie do krótkiej historii czasu może napisać, że skoro już mam taki model, to już nie widzę w nim miejsca dla Boga. Dlaczego? Dlatego, że ten Bóg, którego Hawking usunął, to jest Bóg od właśnie zapychania dziur. I podobną strategię przyjmowali ci neurobiologowie i filozofowie, którzy mówili, wolna wola jest tam, gdzie jest indeterminizm, czyli na przykład w równaniach mechaniki kwantowej. Problem jest taki, że gdyby nam się udało w pełni deterministyczną teorię, która łączy mechanikę kwantową z ogólną teorią względności kiedyś zbudować, no to zniknęłoby miejsce na wolną wolę. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że w samym tym argumencie, w samym poszukiwaniu jakiegoś indeterminizmu po to, żeby umieścić tam wolną wolę, jest już założeniem, że żeby coś takiego jak wolna wola istniało, musi być indeterminizm. Są filozofowie, którzy, tak zwani kompatybiliści, którzy twierdzą przeciwnie, że nie może być mowy o wolnej woli, gdy w świecie istnieje jakikolwiek indeterminizm. I argument jest taki, gdyby był indeterminizm, to wolna wola
to byłoby w gruncie rzeczy jak proces czysto losowy. To znaczy, to nie byłoby tak, że ja mam wolną wolę, ponieważ mam pewne przekonania, chcę zrobić to i podejmuję taką decyzję. Gdyby wolna wola była procesem czysto indeterministycznym, czysto losowym, to po prostu to byłoby jak rzut kostką, albo rzut momentu. Dlatego oni twierdzą, że żeby mówić o wolnej woli, tak jak ją potocznie rozumiemy, czyli jako o takim procesie, za pomocą którym to człowiek podejmuje decyzję, bo tak chce, bo są jakieś powody do temu, to nasze działania muszą być zdeterminowane. Ja mówię o tym po to, żeby zilustrować, że choćby od tego, w jaki sposób pojmiemy wolną wolę, będzie zależeć, jak będziemy oceniać choćby te eksperymenty neurobiologiczne albo takie sytuacje, o których Pan mówi. Natomiast na pytanie, czy jest jakaś sprzeczność między stwierdzeniem, że większość naszych decyzji podejmujemy w sposób nieświadomy, a tym, czy istnieje wolna wola, powiedziałbym, że nie ma, nie widzę żadnej sprzeczności. Gdyby choć jedna decyzja, którą podejmuję, to była decyzja, którą podejmuję świadomie, to nie mam prawa do tego, żeby mówić o wolnej woli. I tyle. Znaczy, to jest taki może słaby, logiczny argument, ale jeżeli nie jest tak, że wszystkie decyzje podejmuję w sposób nieświadomy, jeżeli są takie, które podejmuję w sposób świadomy, to przynajmniej z potocznym rozumieniem wolnej woli już jest miejsce na to, żeby o wolnej woli. Widzę, że problem wolnej woli zdominował naszą dyskusję. I może nie mieliśmy wyboru. Możliwe, że tak. Musieliśmy tak zrobić. Ale może właśnie powołam się tutaj jako ciekawostkę pewnego rodzaju na pewien argument, który przytoczył nie kto inny, tylko Steve Hawking w jednej ze swoich wcześniejszych książek z 1973 roku. Zresztą to była monografia ściśle naukowa i tylko tak mu się wyrwało między książka matematyczna i wyrwało mi się takie zdanie, dokładnie nie pamiętam, żeby zacytować, ale idea była taka, że gdyby nie było wolnej woli, nie moglibyśmy przeprowadzać rozumowań matematycznych. Dlatego, że w rozumowaniu matematycznym mamy wybór, możemy iść przesłankami w tą stronę albo w tą stronę. Gdybyśmy byli zdeterminowani, to dowód by nic nie znaczył. Musimy mieć wolną wolę wyboru. Takie jedno zdanie bardzo celne powiedział i poszedł dalej. Mi się zdaje, że to jest bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Jest też taki argument Popera podobny. Nie pamiętam go szczegółowo, może pamiętasz w artykule, że gdyby nie było wolnej woli, to nauka właśnie byłaby niemożliwa, już ogólnie. Kłopot z Popperem jest taki, że on właśnie uznawał mechanikę kwantową za jakąś dostateczną teorię. Myślę, że rzeczą mówiąc o otwartym wszechświecie, gdy idzie o argumenty takie czysto filozoficzne, ostatecznie odwoływał się do indeterminizmu mechaniki kwantowej. Oczywiście do tego dobudował odpowiednią metafizykę propensji i skłonności, ale to pewnie jest na całkiem inną dyskusję. To jest Państwa na tej pytanie. Ja mam pytanie do księdza profesora, jako kosmologa, uczonego kosmologa i księdza. I to nie z zakresu neurobiologii, ani relacji mistrz-uczeń. Natomiast z zakresu bardziej bliskiego zapychania dziur niewiedzy i z zakresu tematu ogólnego człowiek i wszechświat. Pytam jako laik. Jakie jest zdanie księdza profesora do wypowiedzi chyba znanej księdzu profesorowi, astronoma, księdza włoskiego w programie telewizji Religia, w jednym z programów telewizji Religia na temat człowiek i wszechświat. Mianowicie stwierdził tenże ksiądz w tłumaczeniu polskim oczywiście,
że przy wielkim wybuchu, zresztą było ich wiele, jak ksiądz, ja tego nie wiem, tak słyszę, wie, przy wielkim wybuchu nie było Boga. Boga jako pierwszej zasady, a nie Boga pojętego personalnie. Dopiero potem mógł się Bóg włączyć w ten proces ewolucji. Mnie osobiście jako prostego człowieka wierzącego, humanisty, mnie to zdanie zabolało. Bardzo proszę o odpowiedź. Bardzo bym chciał zobaczyć to zdanie w oryginale, bo coś mi się zdaje, że ono nie całkiem dokładnie było przytoczone. Ja to nie przytoczyłam dokładnie, tylko taki był sens tego zdania. No właśnie. Wielu zdań zresztą przy tym powiedziałam. Chciałbym też wiedzieć, jaki to był włoski astronom, ksiądz, bo takich jest bardzo niewiele, niewielu. Podejrzewam, że wszystkich znam i że żaden Przepraszam, badającego niebo w Castel Gandolfo. No to na pewno znam i no znam ich poglądy i żaden by czegoś takiego nie powiedział. No niestety tak było powiedziane. Ja myślę, że to należy, jeśli, że to należy rozumieć w ten sposób, że niektórzy teologowie chcą, żeby w wielkim wybuchu umieścić Pana Boga. To znaczy, że Pan Bóg stoi za wielkim wybuchem. To spowodował. Wszystko. Prawa fizyki, a więc i to. No właśnie. I teraz i ja tak twierdzę i przypuszczam, że ten astronom też to miał na myśli, że nie należy obciążać Pana Boga odpowiedzialnością za wielki wybuch, że to on spowodował, że po prostu to był akt stworzenia świata wtedy, stać. Dlatego, że to takie postawienie sprawy jest niczym innym, tylko zapychaniem naszej niewiedzy hipotezą Pana Boga. Mianowicie, co się stało w początkowej osobliwości, bo tak się to nazywa w nauce, tego my nie wiemy. Szukamy teorii, która powinna się opierać na kwantowej kosmologii, a takiej, to mamy masę hipotez, ale nie mamy jeszcze całkowicie gotowej teorii tego. Po prostu nie wiemy, co tam się stało. I zapychanie niewiedzy naszej Panem Bogiem jest niewłaściwe. I myślę, że on to miał na myśli, że tam nie należy umieszczać Pana Boga. Natomiast właśnie szukać Pana Boga należy o piętro głębiej. Skąd się wzięły prawa fizyki, możemy zapytać. Pan Bóg stworzył prawa fizyki i one działają. To jest bardzo ciekawy problem, genezy praw fizyki. I na to fizyka nie ma odpowiedzi, dlatego że cokolwiek fizyka chce wytłumaczyć, to zakłada istnienie praw fizyki, bądź znanych, bądź nieznanych. Wiadomo, że niektórzy kosmologowie, chociażby Einstein, wręcz utożsamiał prawa fizyki z Panem Bogiem. Tak trochę panteistycznie. Ja myślę, że to tak należy zrozumieć tę wypowiedź. Bardzo musiał zobaczyć tę wypowiedź dokładnie. Nagrywałam, ja słuchałam. Tak, ale to... No ja znam wszystkich tam, bo tam ich jest niewielu, kilku tylko. Więc... Dlatego kieruję do księdza profesora. Tak, na pewno nie było to jakimś ateistycznym tego słowa znaczeniem. Dziękuję. Tylko musimy pamiętać, że kosmologia, właśnie pierwotny wybuch, jest wykorzystywany w dwóch przeciwnych, przez dwie przeciwne strony. Ateistycznie nastawienie uczeni, jak chociażby Hawking czy Weinberg, którzy się wspominali, powiadają, wiemy, co się stało, czy będziemy wiedzieć, co się stało, bo nie wiemy. Wielki wybuch, Pan Bóg jest niepotrzebny. Zapominają o tym pytaniu, a skąd się wzięły prawa fizyki. Natomiast druga strona nadużywa kosmologii właśnie, twierdząc, że już nauka udowodniła, że Pan Bóg jest potrzebny do wielkiego wybuchu. Ale jeśli mogę, jeszcze malutkie tylko zdanie, że autorzy innych programów, nie religijnych, chociażby w Science, prawda, Discovery Science,
taki Freeman, on używa tego określenia. Akt stworzenia, może nie akt, stworzenie świata w wielkim wybuchu. I nie jako religijny, nie jako ksiądz. Tak, dlatego że to określenie creation ma znaczenie teologiczne, tradycyjne, stworzenie świata przez Boga, ale też ma, to jest termin wieloznaczny, w nauce jest często używany w innym znaczeniu. Mówi się o kreacji cząstek w polu elektromagnetycznym czy w polu grawitacyjnym, przez to, że one powstają tam z czegoś, ale też się używa tego słowa kreacja, więc to słowo jest wieloznaczne. A w ogóle jeszcze przy okazji trzeba by powiedzieć pewną przestrogę w stosunku do słuchania, czytania i patrzenia na programy popularno-naukowe. Trochę się tym zajmując, mogę z całym spokojem stwierdzić, że 80% książek popularnych daje dezinformację, zwłaszcza filozoficzną. Dziękujemy, ale to jest interesujące. Dziękujemy, ale musimy wrócić do pana. Chciałabym zapytać o zagadnienie szerszej wiedzy. Mianowicie, jak współczesna myśl filozoficzna w świecie zdominowanym przez konstrukcjonizm, relatywizm, jest myślą kreatywną? I czy pozostaje myślą kreatywną przy użyciu rozumiem wszystkich publikatorów, no i świata nauki w połączeniu z filozofią, ale czy ona kreuje w znaczącym stopniu społeczeństwa? Myśl filozoficzna przenika do społeczeństwa, pozostaje kreatywna. Czy w ogóle myślę, że z filozofią będzie tak jak z każdą inną dyscypliną, która ma charakter akademicki, że będzie kreatywna w bardzo, bardzo, bardzo niewielkim stopniu. To taka rzecz, która jest dosyć przykra, jak się spojrzy nie tylko na współczesną polską filozofię, ale w ogóle na światową filozofię, to jest to, że filozofia się bardzo zinstytucjonalizowała, ale zinstytucjonalizowanie filozofii, to, że trzeba starać się o granty, że powstają jakieś zespoły badawcze, które pracują w jakichś pewnych paradygmatach, prowadzi do dwóch rzeczy. Do tego, bo z jednej strony, że jest coraz większa specjalizacja w filozofii, a z drugiej strony, że ludzie kręcą się w kółko wokół tych samych tematów, dzieląc przysłowiowy włos na czworo. Pani profesor, jedna z bardziej znanych ówcześnie żyjących filozofów, Susan Hack z Uniwersytetu w Miami, napisała ostatnio tekst właśnie o upadku amerykańskiej filozofii, który zaczął od przytoczenia takiej anegdoty, że była na jakiejś konferencji i jakaś młoda dziewczyna zapytała jej, a jaki jest mój temat, what's your topic? Bo ja, ta dziewczyna kontynuowała, ja zajmuję się postkłajnowsko-patlanowską epistemologią w wydaniu Kaplana czy kogoś. Susan, zgodnie zresztą z prawdą, mówi, no ja zajmowałem się filozofią logiki, ostatnio epistemologią, filozofią nauki i tak coraz szerzej. A ta dziewczyna nie mogła uwierzyć, to znaczy, jak można nie mieć swojego tematu, tylko zajmować się tak strasznie dużą liczbą rzeczy. Wydaje mi się, że to jest trochę przekleństwo, tak jak rozumiem to w naukach takich jak fizyka, neurobiologia, które wymagają dużych nakładów pieniędzy, które wymagają odpowiedniej aparatury. Tam muszą powstawać laboratoria i muszą powstawać pewne formy właśnie takiej zinstytucjonalizowanej współpracy. Tam, tak fakt, że to się też dzieje w takich naukach jak filozofia, jest bardzo przykry, dlatego że moim zdaniem to zabija twórcze myśli. I dlatego moja odpowiedź jest taka pesymistyczna, że wydaje mi się, że mało twórczych rzeczy się dzieje. Nie chciałbym takim smutnym akcentem kończyć tej wypowiedzi, ale taka jest prawda. Stąd może, przepraszam, świat łaknie myśli, mądrości łaknie. Mnie się wydaje, że człowiek łaknie mądrości. A jeżeli świat filozoficzny staje się światem hermetycznym, to może dzieją się takie rzeczy, jak się dzieją, że następuje dominacja właśnie konsumpcjonizmu, relatywizmu moralnego i
takich, czyli może publikatory tutaj małą funkcję spełniają w jakimś propagowaniu myśli filozoficznych, czy szkół filozoficznych wielkich, które kiedyś istniały. Filozofia chrześcijańska zaowocowała wspaniałą kulturą europejską, prawda? Więc o czymś takim myśli. Pytanie jest takie, co można z tym zrobić, jak się wchodzi na dowolny portal duży internetowy, to z trudem można tam znaleźć dział naukowy, a o jakichś esejach filozoficznych. Wydaje mi się, że jedyne co można odpowiedzieć, trzeba próbować coś robić na swoją miarę i taką rzeczą na naszą miarę jest w tej kwestii. No, tak, tak. Może tak, edukacja na poziomie tak niższym. Ja może dodam jeszcze tyle, że ciekawe jest też to, że czasami filozofowie, prawnicy specjalizują się w szkolnych dziedzinach, na przykład w neuronauce prowadzą badania z obrazowaniem mózgu, chyba też jest, myślę, że pewien akcent optymistyczny w całym tym zjawisku. Szanowni Państwo, obawiam się, że chociaż mamy pewnie wolę jeszcze kontynuować, ale determinują nas ramy czasowe i chyba nadszedł czas, żeby powiedzieć trochę Państwu więcej o tym, co jeszcze czeka Państwa i nas dzisiaj, w dzisiejszym dniu Festiwalu Kopernika. Ten dzień, przypomnę, jest poświęcony w całości. Odbywa się pod tematem Człowiek i Wszechświat. I od godziny 10 właściwie do godziny 15 zapraszamy Państwa do Biblioteki Jagiellońskiej na wystawę Kopernikanów, na której można będzie obejrzeć między innymi manuskrypt, tylko oczywiście pierwsze wydanie dzieła De Revolutionibus Mikołaja Kopernika. Zapraszamy do biblioteki. Ta wystawa jest czynna tylko do godziny czyli jeszcze lepiej, do godziny 15. I później niestety już nie będzie otwarta, więc zapraszamy tam dzisiaj. Natomiast o godzinie 16 zapraszamy na wykład innego fizyka, słynnego pana profesora Leszka Roszkowskiego, który odbywać się będzie w ramach takiego pasma Nauka w działaniu, w którym wybitnie uprzejmi, tak jak pan profesor Leszek Roszkowski, przedstawią warsztat, opowiedzą o swoim warsztatu badacza. Pan profesor wygłosi wykład Poszukiwaniu nowej fizyki. Ten wykład odbędzie się w PWST na ulicy Straszewskiego 20-21. Później o godzinie 18.30 zapraszamy na główny wykład profesora Johna Barrowa o pochodzeniu i ewolucji wszechświata. Ten wykład będzie odbywał się po angielsku, ale będzie tłumaczony na język polski. To jest w Muzeum Narodowym przy Alejach 3 Maja. 18.30 bezpośrednio po wykładzie dyskusji, jak popularyzować naukę z profesorem Tadeusiewiczem, profesorem Wagnerem i redaktorem Tomaszem Różkiem, a później pasmo filmowe Odyseja Kosmiczna 2011 w reżyserii Stanisława Jakubika, też w tym samym miejscu. Wszystkie wydarzenia, o których wspomniałem, są dostępne dla każdego z Państwa, wstęp jest wolny, bez żadnych opłat. Teraz chciałbym podziękować naszym mistrzom, profesorowi Mikołajowi.